Wrzesień dla dzieci i młodzieży oznacza początek roku szkolnego, a dla dorosłych zakończenie wakacyjnych wojaży. Ci ostatni często wracają do domu z jedną refleksją. Czas najwyższy, aby w końcu zabrać się za naukę języków. Nauka języków nie musi być jednak wcale nieprzyjemna, o czym przekonuje Karolina Labocha, właściciel Akademii Edukacyjnej IQ, organizator eventu językowego, który odbędzie się 8 września od godziny 15 przy ulicy Farnej 6. Chcemy pokazać, że urlopy to nie tylko wypoczynek, ale to też konieczność komunikacji, bardzo często w języku obcym. No i tak pomyślałyśmy, że warto pokazać, że nauka języków obcych wcale nie jest straszna, że tych języków można się uczyć na takim poziomie komunikatywnym w bardzo przyjemny sposób. Dlatego w najbliższą sobotę będzie można skorzystać z takich krótkich sesji pokazowych i nauczyć się chociażby takich najważniejszych zwrotów, które mogą nam w przyszłości właśnie w urlopie, na urlopie gdzieś pomóc, skomunikować się. Będziemy mówić zarówno po angielsku, po niemiecku, po francusku, po hiszpańsku. Chcemy zabrać Państwa w taką podróż z językami obcymi, zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci. Językowe podróże to nie tylko hasło przewodnie Dni Otwartych Akademii Edukacji IQ, ale także temat spotkania z podróżnikiem Grzegorzem Kuśpielem, które poprowadzi Monika Cetera, a jego początek przewidziano na godzinę 18. Grzegorz Kuśpiel będzie opowiadał o tym, jak języki mogą pomagać, bądź ich brak przeszkadzać w podróżach. Zabierze nas w podróż m.in. na Madagaskar, do Papui Nowej Gwinei, do krajów afrykańskich, na Spitsbergen. Prezentacja będzie bardzo bogata w materiały filmowe i zdjęcia z podróży, które Grzegorz odbywał. Wszystkich zainteresowanych dniem otwartym oraz szczególnym planem spotkań odsyłamy do fanpage'a Akademii Edukacji IQ na Facebooku.